Jesteśmy w małym miasteczku, którego nazwy nikt nie zapamiętał. Gdzieś na północ od Morro Bay. Na północ w stronę tej kolonii fok i słoni morskich. Także na dzisiaj przewidziana atrakcja to słonie morskie na plaży. A tymczasem, o, płynie tu jakaś foczka. A może to mały słonik? Yeah. Ale poszła pod wodę. Tymczasem jesteśmy na drewnianym molo. Po angielsku pier. A tak naprawdę to pier. A to działa? Dziwne. Jakby to miało działać? To może jest jakiś... To jest rurociąg. Co, chcesz iść kąpać? Nie? Za zimno? Trzeba było jechać nad jezioro. Ocean coś nam... płata figle. Co nie? Temperaturowe. Kalifornia tu jak nad Bałtykiem. Także pier służy tutaj głównie fanom łowienia ryb. I już znalazłem odpowiedź na pytanie, skąd się bierze woda słodka tutaj. Jest pociągnięta rurą do takiego miejsca, gdzie się ryby patroszy i płucze. I to wszystko wpada z powrotem. Ale niestety chyba jednak odcięli tą wodę, bo nie płynie. Aczkolwiek instalacja jest przygotowana. Całkiem długie drewniane molo i ta meksykańsko wyglądająca mała mieścinka, której nazwę może dopiszę, bo zapomniałem. Więc jesteśmy gdzieś w centrum zabudowań tego małego, urokliwego miasteczka, gdzie jest kilka prywatnych rezydencji, jakieś stare zabudowania. Po nazwie tego sklepu wnoszę, że to się chyba nazywa San Sebastian, czyli jak w kraju Basków. Stoliki. Sorry, wine service has ended. A to może nie, to jest akurat obrócone. To co? Na winko, na winko. Dziwne, niby tak leżą, a jednak co chwilę się gdzieś wybierają. To jest kolonia na plaży. A na kolonii słonie morskie. Także z takiej odległości można podziwiać słonie morskie w Kalifornii.
siema. Jezus. Chciałem się tylko przywitać. Slingshot Polaris. Znam tą firmę z jakichś kładów. A ty co? Ty znowu myślisz, że coś dostaniesz? Ty też? I jeszcze ptaszki. No więc rzadko to robimy, bo nie lubimy śmierdzić dymem, jak się nie chce człowiek kąpać, ale dodatkowo trzeba płacić 15 dolców za jakiś taki mały zestawik, zdziepko, to trzeba by kupić dwa, to już 30 dolców. Zbierać na plaży nie wolno, w lesie tu nie wolno, bo wszystko są state parki, więc tak raczej tego nie uprawiamy, chociaż to jest dość modny punkt programu na wszystkich kempingach. Wszyscy robią ogniska naokoło i dostaliśmy dzisiaj w prezencie od ludzi, co wyjeżdżali. Także nie uchwyciłem momentu rozpalania, bo był ryzykowny, że się nie powiedzie. To drewno było trochę wilgotne, ale cały dzień je suszyłem tu na asfalcie. No i mamy taki wieczór. Też fajnie. W Kanadzie się to częściej zdarzało, później zakazali, bo były pożary. A tu już jak jechaliśmy, to chyba nie robiliśmy jeszcze. Pierwsze ognisko w Stanach, dopiero w Kalifornii. No. No i te marshmallow muszę upiec w końcu. I dobranoc. Normalny dzień na plaży, aż tu nagle po prostu na horyzoncie widzisz ptaki nurkujące do wody i wieloryby wyskakujące paszczą ponad wodę.